Dzień dobry, Magdalena Rotuska-Korbel. Witam w czwartek, 26 listopada. Zapraszam Państwa na dzisiejszy Teledziennik. Ponad 300 kobiet spotkało się w Świdnicy, aby wspólnie motywować się do aktywności społecznej, biznesowej, zawodowej, zwiększać poczucie własnej wartości i udowodnić, że zawsze można się rozwijać i spełniać marzenia. Podczas pierwszego świdnickiego forum kobiet nagrodzono kobiety z pasją. Statuetki powędrowały do Bożeny Pytel, Marty Olejkiewicz, Jolanty Kumor i Ewy Dziwosz. Pierwsze Świdnickie Forum Kobiet to wydarzenie, które z założenia promuje i wspiera kobiety. Miało ono zachęcić kobiety do aktywności społecznej, biznesowej, zawodowej, politycznej, zwiększyć ich świadomość, poczucie własnej wartości i przekonać, że zawsze mogą się rozwijać i realizować własne pasje. Pomysłodawcą i głównym organizatorem pierwszego Świdnickiego Forum Kobiet jest radna Magdalena Rumiancew-Wróblewska, którą bardzo gorąco witam i zapraszam na scenę. Marzenia się urzeczywistniają, a plany spełniają. Ale tylko wtedy, kiedy są spełnione pewne warunki. Musimy bardzo czegoś chcieć, musimy bardzo wierzyć, że uda nam się to zrealizować. Musimy przyciągnąć do siebie życzliwych ludzi, którzy nam pomogą w realizacji naszego celu. I każdego dnia musimy zrobić mały krok, który przybliży nas do tego celu. O łączeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym, o radzeniu sobie z trudnościami i słabościami opowiedziały wicemarszałek województwa dolnośląskiego Ewa Mańkowska, prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park Barbara Kaśnikowska, prezes Fundacji Spichlerz Kultury Wioletta Mazurek i Danuta Marosz, dyrektor Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Jak udaje się Pani łączyć tyle ról? Jak udaje się Pani często być w dwóch odległych bardzo miejscach i w Polsce, i w Europie, prowadząc trudne rozmowy z kontrahentami? Z trudem. Nie będę udawała, że świetnie wszystko sobie organizuję i mam czas na wszystko, bo tak nie jest. Bardzo często odczuwam taką presję czasu, to, że muszę być właśnie w kilku miejscach jednocześnie, muszę dokonywać wyborów. Bardzo często muszę wybierać, co postawić na pierwszym miejscu. No i nie ukrywam, najczęściej to jest praca, która zwycięża. Później są potrzeby mojej rodziny, moich dzieci. Proszę zdradzić Pani, w jakim wieku są dzieci, bo bardzo rzadko mówi Pani o sobie i bardzo, bardzo niewiele. Mam dwóch synów, jeden ma 19 lat, drugi ma 10 lat. Na szczęście ten 19-latek już wyfrunął z domu. Mówię na szczęście, bo to oznacza troszkę mniej obowiązków dla mnie, a więcej czasu. Do tego jest jeszcze pies. Tak jak powiedziałam, jego potrzeby też są po dzieciach zaraz, a jeszcze przed moimi. Dwa koty. Mąż, który jest tylko dojeżdżający, bo pracuje za granicą i przyjeżdża tylko na weekendy. Także rzeczywiście najwięcej czasu przeznaczam na pracę, ale też daje mi to ogromną satysfakcję. Moja praca jest moją pasją i myślę, że to pozwala mi funkcjonować w tym pędzie. Pani Marszałek, jak Pani udaje się to wszystko godzić? Czy to są asystenci, precyzyjne kalendarze, czy może wszystko jest w pamięci? No wszystkiego nie może być w pamięci, drodzy Państwo. To są już lata pracy, powiem, doświadczenie, oczywiście świetni współpracownicy, bo to jest najistotniejsze. Jeżeli pełni się funkcje, które mi przypadło w udziale pełnić, to zarówno poprzednio wicewojewod, teraz wicemarszałka, przedtem też dość odpowiedzialne, to najważniejsze są wokół nas ludzie. I oni po prostu, będąc znani, doceniani będąc przez nas, tworzą tą atmosferę taką, tu się uśmiecham do właśnie asystentki mojej, która siedzi tutaj dzisiaj ze mną, zamiast bawić swoje dzieci, spędza ze mną czas, ale to nie jest tak do końca. W pamięci też jest dużo. Ale myślę, że to lata doświadczeń i spokojnie możemy sobie to wszystko poukładać, a my kobiety po prostu potrafimy to robić. Ponieważ jesteśmy empatyczne z natury, to tylko nie niszczmy tego i będziemy miały na wszystko czas i to doświadczenie swoje też robi. Kobieta kultury, dziennikarka, realizująca się w różnych działaniach na rzecz kobiet. Wojolu, czy Ty dobę mnożysz, czy dzielisz? Ja zawsze mówię, że nic nie dzieje się bez przyczyny.
a pracując w kulturze i pracując w mediach, nauczyłam się tego od początku, bo od początku mojej zawodowej pracy jestem związana z mediami, że ma normowanego czasu, także czy ja zaczynam pracę o 12 po południu, czy o 12 w nocy, to jest bardzo różne, względne, zależy od okoliczności. Ale jestem przekonana, jestem pewna, że naprawdę na wszystko można znaleźć czas. Z kolei Joanna Konczanin, psycholog i trener z międzynarodowym doświadczeniem, wskazała, jak zarządzać sobą i sięgać po szczęście. Pasja najczęściej się kojarzy z jakimś rodzajem zainteresowania. Nie o to chodzi. Pasja to jest stan, z którym traktujemy różne doświadczenia. Można z pasją pracować, można z pasją uprawiać kreatywne lenistwo, tak? Można z pasją wychowywać dzieci, można z pasją piec, bawić się ze swoim psem. Pasja to jest to, co odczuwam, czyli pełne, pozytywne zaangażowanie. To jest ta różnica między tym, co się dzieje na poziomie głowy i na poziomie serca. Wtedy, kiedy jesteśmy w stanie pasji, to nasze serce się otwiera i z entuzjazmem traktujemy nasze doświadczenie. Punktem kulminacyjnym pierwszego Świdnickiego Forum Kobiet było przyznanie statuetek w plebiscycie Kobieta z pasją. Nagrodzono wyjątkowe panie w czterech kategoriach. Kobieta w kulturze i sztuce, kobieta przedsiębiorcza, kobieta fit i supermenka. Spośród prawie 30 kobiet zgłoszonych do plebiscytu Kobiety z pasją, nominacje kapituły otrzymały Estera Grabarczyk, Wanda Szwegler, Dorota Chmielewska, Bożena Pytel, Karolina Holka, Katarzyna Lenkiewicz, Ewelina Jamińska, Marta Olejkiewicz, Magdalena Ociepa, Jolanta Kumor, Agnieszka Hajdamowicz, Gabriela Buczek, Ewa Dziwosz, Urszula Pawłowska, Rozalia Bomba, Maria Tomaszewska. Uznanie kapituły konkursu i statuetki otrzymały Bożena Pytel, Marta Olejkiewicz, Jolanta Kumor i Ewa Dziwisz. Współorganizatorami Świdnickiego Forum Kobiet są Dolnośląski Portal Gospodarczy NaszBiznes24.pl, Urząd Miasta w Świdnicy oraz Fundacja Spichlerz Kultury i Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli prezydent miasta Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, wicemarszałek województwa dolnośląskiego Ewa Mańkowska, wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz oraz poseł na Sejm siódmej kadencji Robert Jagła. Partnerami byli m.in. gmina Świdnica, gmina Marcinowice, Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oraz Nadleśnictwo Świdnica. W środę w Sądzie w Jeleniej Górze zapadł wyrok w sprawie śmiertelnego porażenia prądem dwóch dziewczynek. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w sierpniu 2012 roku przy ulicy Nadrzecznej w Krzeszowie. Dwie dziewczynki w wieku 11 i 12 lat zginęły porażone prądem. Dziewczynki kąpały się w rzece. Po przyjeździe na miejsce służb ratunkowych okazało się, że w korycie rzeki leży również przewód energetyczny. Pomimo długiej reanimacji dziewczynek nie udało się uratować. W toku postępowania prokuratura postawiła zarzuty dwóm pracownikom spółki Tauron, którzy odpowiedzialni byli za stan techniczny sieci energetycznej. Sąd nie podzielił jednak zdania prokuratury. Według sądu nie można wskazać winnego tej tragedii. Zerwanie przewodu nastąpiło na skutek powstania wżeru, który był widoczny z odległości pół metra. Nie można więc go było dostrzec podczas dokonywanych z ziemi oględzin. Prokuratura i obrona nie wyklucza złożenia apelacji. Uniewinnionych pracowników spółki Tauron nie było na sali rozpraw. Budynek byłej samochodówki w Wałbrzychu od wielu lat stoi pusty. Tętniąca niegdyś życiem szkoła stała się obiektem wandali. Lokalni samorządowcy chcą, aby w tych pomieszczeniach powstały mieszkania socjalne dla Wałbrzyszan. Rozkradzione rury i grzejniki, powybijane okna, zaniedbane podwórze, które stało się miejscem schadzek lokalnej społeczności. Budynek po byłym zespole szkół nr 9 popada w ruinę, stając się przy tym celem wandali, którzy go nieustannie dewastują. Docierają do nas skargi mieszkańców, że szkoła jest dewastowana, grzejniki są dewastowane, szyby wybijane, a my staramy się temu zapobiec. Jest gospodarz, ale rzadko kto tutaj, prawda, zagląda. My, członkowie z rady, praktycznie każdego dnia
zaglądamy tutaj, co z tą szkołą, a warto się pochylić nad tym problemem, bo trzeba coś z tym zrobić, budynek jest zabytkowy. Szkoła funkcjonowała do 2009 roku. Dała się poznać Wałbrzyszanom jako szkoła zawodowa kształcąca mechaników samochodowych. Po latach została przekształcona w zespół szkół, w skład którego wchodziła szkoła zawodowa, technikum oraz liceum profilowane. To jest ostatni dyplom, który otrzymałem od rodziców, od dyrekcji, od grona pedagogicznego kilka lat temu za wieloletnie zaangażowanie i pomoc tej szkole. Tu był kiedyś uśmiech. Można było spotkać na tym podwórku i na tym placu w szkole grono dzieci, które uczęszczały do tej szkoły. Tak się stało, że tą szkołę zlikwidowano. Kilka lat później budynek szkoły stał się siedzibą Caritasu. Wydawane w nim były posiłki dla ubogich. Dziś budynek stoi pusty, dlatego radny Ryszard Nowak chce tchnąć w byłą szkołę nowe życie i proponuje, aby powstały w niej mieszkania socjalne. Tu można by było zrobić lokale socjalne lub lokale przejściowe, przekazać to do urzędu, do MOPS-u, co by pięknie wykorzystała. Obecnie radni sami pilnują porządku wokół szkoły. Chodzimy tutaj po tym terenie i co dzień, co dwa dni, to w zależności od tego patrzymy, czy nie niszczeje ten teren, czy nie jest dewastowany. Dwa lata temu lokalna społeczność chciała z miejskich środków zagospodarować część terenu przylegającego do szkoły. Chcieliśmy tutaj zrobić i park, i ławeczki, i bieżnia, i tak po prostu ogródek jordanowski z prawdziwego zdarzenia. Nie chcieliśmy powielać Akwa Zdroju, tak się stało, że lepszy projekt wygrał, ale ten projekt tylko ma szkoła, a tu by było, prawda, dla całej dzielnicy Białego Kamienia i Kondratowa. Mieszkania socjalne miałyby powstać również w budynku po byłej szkole numer 2. Między innymi ten temat został poruszony przez prezydenta podczas spotkania z mieszkańcami Białego Kamienia. 30 listopada świętować będziemy Andrzejki. Centrum Aktywnego Wypoczynku Akwa Zdrój zaprasza jednak już w najbliższą sobotę 28 listopada do hali widowiskowej, gdzie wystąpi zespół Perfect. Po występie zespołu Akwa Zdrój zaprasza na wspólną zabawę. Kto ma ochotę wspólnie się bawić, warto by wcześniej zarezerwował stolik. Grupa Perfect ma same przeboje, więc pewnie tych przebojów nie zabraknie. Ja się bardzo cieszę. Pamiętam, jak byłem na kiedyś, dawno, dawno, dawno temu na koncercie Perfectu jeszcze w hali Osiru. Cieszę się, że teraz możemy w Akwa Zdroju właśnie też zorganizować, być oglądać widowisko grupy Perfect, ale chcemy ten wieczór z Perfectem przedłużyć. Ten weekend to Andrzejki i tuż po koncercie zespołu właśnie w restauracji Akwa Zdroju można sobie usiąść, przyjść, pobawić się przy muzyce właśnie grupy Perfect, także perfekcyjne Andrzejki w Akwa Zdroju. Już dziś zapraszam. W Teatrze Dramatycznym imienia Jerzego Szaniawskiego trwają 13 fanaberie teatralne. Przez 7 dni 50 artystów z 9 zespołów teatralnych prezentuje różne stylistyki i artystyczne formy wyrazu. Wałbrzyskie fanaberie teatralne to najstarszy i jedyny przegląd spektakli dla dorosłych widzów w regionie. Jest szansą zapoznania się z trendami w polskiej sztuce teatralnej. W tym roku fanaberie odbywają się po raz 13, a leitmotivem jest strach. Rączki na kołderkę. No dobrze, mówcie. Ale co? Nie udawaj. Wstyd mi mówić, zajrzyj do mojej głowy. Skandal! Nie przesadzajmy. Masz tyle sennych projekcji do wyboru. Po co ty się w te metafory ładujesz? Zawsze się wszystko dzieje poza domu. Chodź, chodź. Nakieruj swe myśli w odpowiednim kierunku. Znaczy w prawo? Na mnie. Na mnie nakieruj swe senne projekcje, zapomnij o tym, co się wydarzyło, uspokój duszę, puść moją płytę. Staram się zdarzyć ten obraz, tego nie było, 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 tego nie było. Dalej go masz, widzę to. Wesołe szczeniaczki, wesołe szczeniaczki, wesołe szczeniaczki, wesołe szczeniaczki, wesołe szczeniaczki, wesołe szczeniaczki. I tedno podwyższone zasuwa jak pasmo reklamowe w Polsacie. Wesołe szczeniaczki, wesołe szczeniaczki, wesołe szczeniaczki, wesołe szczeniaczki.
lepiej. Książki. Wykupuj nakład z kolędami, bo kołki trochę ogina. To wszystko powinno pomóc w walce o złoto. Zrobię. Nie po to mnie rzeczywistość wykreowała, żebyś teraz przed 16 moralnie skręcała. Ale nieświadomy. Nieświadomie to ja nagrałem duet z Jacksonem. Udajmy się, Pasmetiu. Obejrzę klawa. Trzymam cię za słowo i zastygam w pozie refleksyjnej. Czego boi się człowiek u progu XXI wieku? Przerażają nas horrory i trupy chowające się w szafie, a może bardziej postępująca cywilizacja? Czy strach może być atrakcyjny? I czy na pewno boimy się tego, czego powinniśmy? W przedostatnim dniu Fanaberii na dużej scenie Szaniawskiego zaprezentował się Teatr Polski z Poznania ze spektaklem Dracula Vagina Dentata. Mała suka, duży pies. Co? Nie wiem. Jesteś jakaś głupia? Nie, ja. Ty? Mała głupia suka. Dobra. Hej. Hej. Robię właśnie takie dresie. Dobra. Cześć. Cześć. Co tu porabiasz? Szukam miłości, a ty? Ja też. Robiasz to. To wszystkie informacje w dzisiejszym Teledzienniku. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w poniedziałek. Prezenterki ubiera salon privé.